tutaj, gdzie jesteś? Gdzie ten kot się podziewa? Ciągle gdzieś znika, gdzieś się ukrywa. Chłopaku, odezwij się. To jestem na pomysłu! Jesteś, tak się o ciebie. Słuchaj, ja teraz idę do cioci. Dobrze! Pomóż jej przy maleństwach. A ty nie oddalaj się nigdzie od domu i pod żadnym pozorem nie rozmawiaj z nikim, kogo nie znasz. Bardzo cię proszę. Dobrze, mamusiu, możesz się nie martwić. No. Wezmę piłeczkę i będę się nią bawić. No proszę cię bardzo. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Jestem kłopotem!
Mariana, psieś dziwny. A potrafisz pomachać uszami? Potrafi! A czy potrafisz tak zatańczyć? Wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, zanie to mało. Potrafi! A ciekawe, czy tak potrafisz zrobić? Ale ogonkiem tak pięknie zamachać, to nie potrafisz. Też potrafi. To wiesz co, pobawimy się w pęka, dobra? Ja będę Berek. Berek! Cały jestem mądry. Cały nie patrzyłem. Dobrze, że do wody nie wpadłem, bo bym się utopił.
co najważniejsze, kupiłam owoce i warzywa dla moich dzieci karton. A wiecie, kim ja jestem? Mamusia Koczka. Kwak, 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 kwak. A teraz biegnę szybko do domu, bo muszę szybko coś ugotować dla moich dzieci. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak, kwak. Lolu, mylu, hylu. Mama wraca. Kwak, 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 kwak. Przyniosłam wam owoce i warzywa. No kwak, kwak, kwak. A co tu się stało? Jaki bałagan. No kwak, 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 kwak. No trzeba go sprzątać. Kwak, kwak, kwak. No kwak, kwak, kwak. Taki nieporządek. No kwak, 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 kwak. No co tak nieporządek? Gdzie te moje dzieci? Lolu, mylu, pylu. No kwak, 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 kwak. Gdzie te moje dzieci są? No kwak, 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 kwak. No przecież miały na mnie czekać. Kwak, 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 kwak. Lis je porwał? Naprawdę? Tra la.
idzie. Może tam? Nie! Ale nie ten las jest. Może tu? Tu? Gdzie? Tam? Tak? Nie! Ale na pewno wiecie, że tam jest las? A może tam jest co innego, a nie las? Ha? A jak tam jest jakieś miasto? Ho, oni się, no wiem, najlepiej to ja pójdę do pani krowy. Ona mi powie, gdzie mieszka lis. Wszystko zapamięta.
jak mam dojść do tego domu Lisa. Zapomniałem, bo nie uważałem. Może wy wiecie, jak w którą stronę najpierw mam iść? Prawo? Prawo? Aha. A potem? O, jak dobrze, że wy uważacie. O. A potem po prostu. I prosto w brzegu, tak? I to się będzie. O, jak ja mam iść w głowie. Ale wiecie co? Byłoby mi raczej iść. Wy byście ze mną śpiewali podczas mojej drogi moją piosenkę o kotku kłopotku. Kłopotku śpiewacie? Teraz się szybko jej nauczymy. Powiem wam jest całość, a potem się nauczę. Kotek kłopotek, pierwszy do wsotek, figluje, rozrabia, ucieka na płoty. Łatwe? Tak. Więc proszę, powtarzamy. Kotek kłopotek. Kotek kłopotek. Pierwszy do wsotek. Uważnie słuchać. Jeden, dobrze? Tak.
dobrze? Trzy, dobrze? Cztery, dobrze? Osiem, dziesięć? Znowu źle. To jak ja się dowiem, gdzie mieszkać? Ale wiecie, no mam pomysł. Mam pomysł. Posłuchajcie, jaki mam pomysł. Ja będę wkładać orzeźwi, a wy będziecie liczyć ze mną. Zgoda? Pani nie wie, to chętnie pani pomogę. Uwaga, uwaga. A włożyłem? A czy włożyłem orzeszek? Ja włożę orzeszek dopiero. Uwaga. Jak myślicie, jak ją wygrać na kaczuszki? Co zrobić? Ja! Co
uśpimy lisa kołysanką. Pomożecie? Tak! Nauczymy się. Lisek kaczki ma, jedna kaczka śpi, lisku śpi i ty. Łatwe? Tak! To spróbujemy. To jak tego lisa wyciągnąć teraz z domu, żeby przyszedł i usnął. Myśl, kotku, myśl, a może wy macie pomysł? Myśl, w jaki sposób go wywołać? Ale wiecie co? Przypomniało mi się. Lis lubi śpiew ptaków. Przyjdzie je posłuchać, a my go uśpimy. Ale ptaszków? Kaczki!
każdego przytrafiło, a może i jego lizbo warte. Ale zobacz, wydaje mi się, że nasze dzieci wracają. Bo nasze dzieci... Mamusiu, radziliśmy! Skakać do nich nie chcesz? To nasze dzieci są całej strony. Chłopotku, choć na co dzień mi sprawiasz wiele problemów, ale jesteś moim dzielnym, kochanym dzieckiem. Kocham cię bardzo. Jaka jest babusiu! Narozrabiałem, ale teraz już dobrze wiem, że od mamy nigdzie się nie oddalamy. A gdy ktoś nas spyta, gdzie mieszkamy, to mu grzecznie odpowiadamy. Nie zapyta naszej mamy i szybciutko do niej uciekamy. Kasia Picuk,
przedstawieniu muszę powiedzieć, że miałam czynny udział w zajęciach, które się odbywają w Miejskim Gminnym Ośrodku Kultury, zarówno w sekcji teatralnej, jak i plastycznej. Teraz czas na reżyserię, scenografię i scenariusz, więc muszę powiedzieć tak. Scenografią zajął się pan Rafał Reszka. Scenariusz napisała nasza pani Henryka Manczarek, która tak ją pięknie opisała. Ale reżyserią zajął się naświetlenie, muzykę, wszystko to dopracował Krzysia Mamczarek, któremu pięknie dziękujemy. I również bardzo pani dyrektor Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękujemy, że zechciała podjąć nas z nami współpracę i dzięki temu, że udostępniła nam tutaj wspaniały lokal, stworzyła warunki. Także dziękujemy. Pierwszy czerwca był co prawda poniedziałek, ale my jako starsze dzieci, które są zrzeszone w Białymstoku Uniwersytecie III wieku, chcemy wam skierować, do was chcemy skierować jak najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, uśmiechów na co dzień, żebyście naprawdę były dziewciaczkami szczęśliwymi. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i uśmiechu.